Объяснить неудачи, почему там Na przykład, dlaczego rośnie korupcja, dlaczego w kraju jest 25 milionów biednych, dlaczego poziom życia w Moskwie jest 6 razy wyższy niż na prowincji, dlaczego ciągle nie ma dobrych dróg, dlaczego rozbijają się samoloty i toną statki. Reżim nie umie tego wszystkiego wyjaśnić, dlatego potrzebuje wroga. Głównymi wrogami dla Putina są Stany Zjednoczone, NATO i w pewnym sensie również Ukraina. Odzyskanie utraconego imperium to dla Putina być może najpierw środek utrzymania się u władzy w kraju, gdzie nacjonalizm jest tematem centralnym. Jednak ponownie zdobyta mocarstwowa pozycja na arenie międzynarodowej kryje wewnątrz Rosji przemysł znajdujący się w gorszym stanie niż w czasach Związku Radzieckiego. Nieistniejącą sieć drogową i zmniejszającą się populację. Krótko mówiąc, wymarzone imperium Putina to kolos na glinianych nogach. Nasza gospodarka staje się coraz bardziej zależna od surowców. Jej stan w nadmiernym stopniu jest warunkowany ceną stali i gazu. Oznacza to, że pod rządami Putina nie jesteśmy w stanie zdywersyfikować gospodarki. Inwestorzy porzucają Rosję. W tym roku straty z tego tytułu sięgają 100 miliardów dolarów. 100 miliardów, zdaje sobie pani sprawę? Panoszy się korupcja, własność prywatna nie jest odpowiednio chroniona. Wracamy do Moskwy, gdzie mieści się główna siedziba Gazpromu. Schemat sieci rurociągów to symbol głównego atutu Putina, podstawa jego mocarstwowej polityki. Przedsiębiorstwo Gazprom ma do dyspozycji największe na świecie złoża gazu. Obroty Gazpromu stanowią 30% budżetu Rosji. W pewnym momencie Władimir Putin rozważał nawet, czy nie stanąć na czele przedsiębiorstwa. Ale jest nie tylko Gazprom. Ogólnie rzecz biorąc, ogromne złoża surowców naturalnych, takie jak ropa i minerały, przynoszą 80% rosyjskiego produktu narodowego brutto. Bez tych surowców nie byłoby rosyjskiej potęgi. Nie byłoby pieniędzy na pensje urzędników, także armia nie miałaby środków. Dlatego Władimir Putin stara się za wszelką cenę chronić to gospodarcze imperium. Rosja próbuje zbudować swoją przyszłość gospodarczą na bazie energii, która stanowi znaczną część jej PKB. I ponieważ kwestia eksportu energii ma dla Rosji zasadnicze znaczenie, nic dziwnego, że postrzega ona swoją energię przez pryzmat bezpieczeństwa narodowego i polityki. Putin wie, że te ogromne dochody zależą od jednego klienta, mianowicie od Europy, dla której przeznaczane jest 60% eksportu gazu i 70% eksportu ropy. Aby zapewnić dostawy do Europy, niezbędna jest sieć rurociągów odziedziczona po Związku Radzieckim. Sęk w tym, że pomiędzy Europą a Rosją leży Ukraina, przez którą przechodzi 80% gazu i 40% ropy eksportowanych przez Rosję. Tymczasem niepodległa Ukraina nie ma ochoty na moskiewską kuratelę. Jej zbliżenie z Europą oznacza oczywiście osłabienie więzi z dawnym wielkim bratem. Putin dysponuje jednak pewnym atutem, który pozwala utrzymać Ukrainę w swojej drużynie. To Sewastopol w południowej części Krymu. Miasto skoncentrowane wokół portu, w którym stacjonuje rosyjska marynarka. Sewastopol jest jedynym rosyjskim portem wojskowym nad Morzem Czarnym. Rosjanie starają się zaznaczyć tu swoją obecność. W wielu punktach miasta widać rosyjskie flagi. Na przejazd wojsk są zamykane ulice. Organizują też zbrojne parady wojska w mieście, które przecież należy do Ukrainy. Utrwalają swoją obecność, inwestując w budowę domów dla swoich oficerów i ich rodzin. Tak więc rosyjska obecność wojskowa
będzie tu problemem przez wiele kolejnych lat. W roku 2010 Putin uzyskał od władz Ukrainy zgodę na użytkowanie portu aż do roku 2042. Obecność rosyjskich okrętów w Sewastopolu pozwala Kremlowi kontrolować ruch swoich tankowców po Morzu Czarnym. Poza obecnością marynarki, innym środkiem nacisku na Ukrainę jest rosyjska ludność Sewastopola, mocno związana z Moskwą. Cały region Krymu jest w większości zamieszkany przez Rosjan, a Moskwa umiejętnie podtrzymuje ich związki z macierzą. Sewastopol przypomina rosyjską kolonię. Różne instytucje kulturalne, takie jak muzea czy szkoły, są finansowane przez rosyjską stolicę. Ulice Sewastopola przemierzają członkowie prorosyjskich organizacji, pokazując, że Rosja nie zamierza opuszczać tego strategicznego portu i przypominając wszystkim, że tutaj też jest Rosja. Dziękuję wszystkim za przybycie na patriotyczne święto Sewastopola. Chwała potężnej i niepodzielnej Rosji. To jest flaga Federacji Rosyjskiej. Mimo że znajdujemy się na Krymie, który jest we władaniu Ukrainy, Sewastopol jest miastem, które nigdy nie zapomina o swoich korzeniach. Naszą ojczyzną jest Rosja. W rzeczywistości Ukraina jest częścią Rosji, tylko teraz jest od niej oderwana. Dlatego w każdą niedzielę w południe przypominamy mieszkańcom Sewastopola i turystom, jaka jest prawdziwa tożsamość naszego miasta. Легендарный Севастополь, неприступный для врагов. Moskwa finansuje niektóre z tych mikroskopijnych ugrupowań. Liczy na to, że będzie mogła zmobilizować tych ludzi, jeżeli Ukraina zapomni o swoim miejscu w szeregu. Udowodnili to już w roku 2008. W owym czasie Wiktor Juszczenko, prezydent pomarańczowej rewolucji, prowadził w całym kraju politykę ukrainizacji. W Sewastopolu marynarka Ukrainy zamierzała umieścić tablicę upamiętniającą swoje powstanie. Ta decyzja wywołała gwałtowne protesty ukraińskich Rosjan. Sewastopol to dla Ukrainy prawdziwa łamigłówka. Część Ukraińców uważa, że istnienie rosyjskiej bazy wojskowej na terenie ich kraju oznacza naruszenie jego suwerenności. Ale Ukraina nie ma wyjścia, ponieważ w zamian Rosja proponuje korzystne taryfy sprzedaży gazu, który jest niezbędny dla gospodarki Ukrainy. Gaz był zresztą używany przez Moskwę wiele razy jako środek nacisku, szczególnie wtedy, gdy Ukraina po pomarańczowej rewolucji demonstrowała według Kremla zbyt dużą niezależność. W latach 2006-2009 między Ukrainą a Rosją toczyły się burzliwe dyskusje na temat ceny gazu. Kiedy strony nie dochodziły do porozumienia, Gazprom po prostu zakręcał kurek. Dla Rosji była to okazja, żeby pokazać Europie i Ukrainie, kto naprawdę rządzi. Nie chodziło o to, że Ukraina nie płaciła rachunków za gaz, tylko o zademonstrowanie, że Rosja może użyć energii jako narzędzia w polityce zagranicznej. Sprzedający zawsze chce sprzedać jak najdrożej, kupujący zawsze chce kupić jak najtaniej. Rozumiemy, że cena jest bardzo wysoka, ale to nie my stworzyliśmy warunki, które wywołały podwyżkę cen paliw. To nie my najechaliśmy na Irak, nie my gramy na giełdzie, ale płacić trzeba.
Ta próba sił z Kijowem może jednak Putina drogo kosztować. Blokowanie tranzytu przez Ukrainę oznacza, że gaz nie dociera do Europy. Nacisk na Ukrainę to ryzyko zagrożenia dostaw do głównego odbiorcy. To niebezpieczna gra, szczególnie, że Unia nie pozostaje bezczynna. Stawką w tej sprawie jest wiarygodność Rosji jako dostawcy i Ukrainy jako kraju tranzytowego. Gdyby oba kraje doszły, jak twierdzą, do porozumienia, nie powinno być żadnych problemów. Krótki klip edukacyjny stworzony przez Komisję Europejską po drugim kryzysie gazowym w 2009 roku pokazuje, że Unia poważnie traktuje swoje bezpieczeństwo energetyczne. Europa, styczeń 2009 roku. Przerwy w dostawie gazu ze wschodu powodują, że połowa kontynentu trzęsie się z zimna. Ten kryzys gazowy pokazał zależność europejskiej energetyki od importu, pokrywającego 60% zapotrzebowania. Kryzys pokazał, że ta zależność może stanowić znaczne ryzyko dla krajów, których dotkną przerwy w dostawach. Europa powinna zdywersyfikować import, żeby nie być zależną od jednego dostawcy. Wobec ukraińskich kryzysów gazowych Europa zabrała się do budowania własnych gazociągów i szukania energii gdzie indziej niż we wzbudzającej niepokój Rosji. W 2009 roku w Ankarze Unia zaproponowała budowę gazociągu Nabucco. Ma być nim przesyłany gaz pochodzący z innego źródła, z Morza Kaspijskiego i Azji Środkowej, czyli z regionów, gdzie znajdują się bardzo duże, mało dotąd eksploatowane złoża. Wcześniej, w 2005 roku, oddano do użytku zbudowany przy pomocy Stanów Zjednoczonych rurociąg BTC, którym ropa płynie do Europy ze strategicznie ważnego regionu Azji Centralnej. Unia tworzy i promuje projekty, których jedynym celem jest ominięcie terytorium Rosji, nawet jeżeli nie są korzystne pod względem ekonomicznym. Takie działania można śmiało nazwać wykorzystywaniem energii jako narzędzia polityki. Nie uważam Nabucco za rozsądny projekt. Uważam, że Unia przywiązuje do tych projektów tak wielką wagę, ponieważ są one przede wszystkim argumentami w negocjacjach. Mógłby pan to dokładniej objaśnić? Ten projekt ma na celu denerwowanie rosyjskich władz, pokazanie im, że Europa chce stworzyć alternatywne drogi zaopatrzenia w energię. A zatem Putin nie powinien zwlekać. Nie może pozwolić na to, aby kraje Azji Środkowej wyrywały się spod kontroli Moskwy. Największym krajem w tym tak ważnym regionie jest Kazachstan. Stolica Astana przypomina Dubaj Azji Centralnej. Jej nowoczesna architektura udowadnia, że Kazachstan jest najbogatszym państwem w regionie. Ma obfite złoża gazu ziemnego, uranu i innych minerałów, ale przede wszystkim ropy naftowej. Te surowce pozwalają na tempo wzrostu gospodarczego w wysokości 8% rocznie, poczynając od roku 2000. Piętnastoma milionami obywateli rządzi żelazną ręką dyktator Nursultan Nazarbajew. W 2011 roku ta była Republika Radziecka świętowała 20-lecie niepodległości. Nie jest to jeszcze pełna niepodległość, bowiem aż 90% eksportu ropy zależy od współpracy z Moskwą. Elity naszego kraju zdają sobie sprawę, że nie jesteśmy jeszcze całkowicie niezależni. Aby eksportować naszą ropę i gaz, musimy negocjować z Rosją i kupować sobie to prawo w pełnym znaczeniu tego słowa.
Jak to wyjaśnić? Na przykład budynek, w którym jesteśmy, jego plany i specyfikacje znajdują się w Moskwie, ponieważ zbudowany był w czasach Związku Radzieckiego. Rosyjskie służby wywiadowcze mogłyby bez trudu, gdyby była taka potrzeba, przeprowadzić tu eksplozję. To tylko jeden przykład. Wszystko jest skoncentrowane w Moskwie. I ciągle są tam jeszcze te niewidoczne sznurki. Nasi wojskowi są nimi związani, podobnie jak agenci KGB. To ta sama kasta. Военные связаны между собой. Сотрудники КГБ – это одна каста. Ale chociaż Rosja wykorzystuje związki z poprzedniej epoki, nie przeszkadza to jednak Unii Europejskiej ani Stanom Zjednoczonym w coraz większej obecności w Kazachstanie i robieniu z nim interesów. Tymczasem na kazachskiej mapie politycznej pojawił się jeszcze inny gracz zagrażający rosyjskiej dominacji. Jestem bardzo szczęśliwa, że w tym świątecznym dniu świętujemy również 20 lat przyjaźni i stosunków dyplomatycznych między Chinami a Kazachstanem. Z okazji święta niepodległości w Almaty, drugim po stolicy mieście Kazachstanu, w hotelu Intercontinental odbyło się przyjęcie dla świata kazachskiego biznesu. Bankiet zorganizowany przez ambasadę Chin doskonale pokazuje, na czym polega chińska strategia dyplomatyczna. Na tworzeniu partnerstwa handlowego tak różnego od rosyjskiego pragnienia dominacji. Proszę przestać filmować. Teraz będziemy rozmawiać o interesach. Chiny biorą pod uwagę nasze tradycje i interesy. Szczególnie interesy gospodarcze krajów Azji Środkowej. Proponują interesujące projekty finansowe. Chiny widzą, że kraje Azji Środkowej coraz bardziej oddalają się od Rosji. Dokładają wszelkich starań, aby pozyskać ich zaufanie i nie starają się dominować. Przeciwnie, budują stosunki na zasadzie równości. Chiny rozwijają się pomimo imperialnych ambicji Rosji. Ich rozwój odbywa się w takim tempie, że Rosja może zostać zredukowana do imperium regionalnego. Jeżeli Rosja straci kiedyś wpływy w Azji Centralnej, stanie się takim samym państwem jak każde inne. Rosja musi reagować na wyzwanie ze strony Chin z ich ludnością sięgającą 1,3 miliarda, niebywałym tempem rozwoju i rosnącą potęgą międzynarodową. Przykład Chin dobitnie pokazuje, czego brak Rosji, mianowicie atrakcyjności ekonomicznej, czyli zdolności przyciągania partnerów innymi metodami niż siła. Tu właśnie przebiega granica imperialnego modelu Władimira Putina. Konkurencją dla chińskiej strategii ma być nowy ambitny projekt Putina – Unia Euroazjatycka. Jej celem jest połączenie wszystkich dawnych republik radzieckich w organizm ekonomiczny i polityczny, który w przyszłości mógłby konkurować z Unią Europejską. Unia Euroazjatycka zaczęła działać 1 stycznia 2012 roku. Stworzyliśmy nowy rynek dla naszych przedsiębiorstw, konstruując regulacje prawne, które są jednakowe dla wszystkich krajów członkowskich. Jestem przekonany, że idea Unii Euroazjatyckiej ma przed sobą wielką przyszłość. Mamy poparcie polityczne i społeczne. Będziemy wprowadzać nasze koncepcje w życie. Pierwszą decyzją Unii Euroazjatyckiej było stworzenie w 2010 roku Unii Celnej. Pierwszymi członkami zostały Kazachstan i Białoruś. Oba kraje zgłosiły swój akces, żeby zachować dobre stosunki z potężnym sąsiadem. Tymczasem na razie Unia Celna jest bardzo daleka od obiecanego przez Moskwę cudu gospodarczego. Prawdę mówiąc, w obecnej chwili ludzie mają poważne problemy i odczuwają wielkie niezadowolenie. Wiele towarów ma wyższe ceny.
Musimy podnosić nasze podatki, żeby odpowiadały podatkom rosyjskim i ludzie cierpią z tego powodu. Korzyści odczujemy w przyszłości, kiedy ten obszar gospodarczy zacznie dobrze działać. Jednakże w sposób nieunikniony Rosja będzie dominować w Unii Euroazjatyckiej jako najważniejszy kraj. Pytanie tylko, jak duży margines swobody Moskwa pozostawi innym krajom w tej przyszłej Unii i jaką cenę będą musiały za to zapłacić. Klub Putina, którego członkami są jedynie kazachski prezydent Nazarbajew i białoruski dyktator Aleksander Łukaszenko, jest na razie związkiem reżimów autorytarnych. Żeby utrzymać się przy władzy, korzystają z pomocy Moskwy, chroniącej ich przed politycznymi naciskami z Zachodu. Ale co właściwie wiemy o ideologii tej Unii Euroazjatyckiej? Ojcem koncepcji euroazjatyzmu jest Aleksander Dugin, skrajnie nacjonalistyczny filozof bliski obozu władzy. Jego tezy znajdują posłuch w najwyższych sferach Kremla, również u Władimira Putina. Dugin jest zwolennikiem koncepcji Rosji jako swego rodzaju osobnego kontynentu, z jego własnym systemem wartości, którego przeznaczeniem jest dominacja nad sąsiadami. Na praktyce to oznacza... Odrzucamy hegemonię amerykańską, a także europejski model świata. Chcemy tworzyć społeczeństwo nieulegające dyktaturze modelu zachodniego. Świat powinien być wielobiegunowy. Jednakże do stworzenia takiego wielobiegunowego świata sama Rosja nie wystarczy. Euroazjatyzm wymaga integracji całej przestrzeni postradzieckiej. W naszym euroazjatyckim społeczeństwie najwyższą wartością nie jest wolność. Nie jest nią też życie ludzkie, jednostka i społeczeństwo konsumpcyjne. Owszem, uznajemy te wartości, ale nie są one najważniejsze. Nasze społeczeństwo wymaga modelu paternalistycznego. Innymi słowy, ważne są dla nas kult jednostki i autorytaryzm. Początkowo Putin nie był autorytarny, to społeczeństwo uczyniło z niego dyktatora. Społeczeństwo dokonuje projekcji swoich autorytarnych tęsknot na jego osobę. Putin to konstrukcja socjologiczna, a nie uzurpator. Putin pozostaje u władzy, ponieważ życzy sobie tego społeczeństwo. Euroazjatyzm to jedyna i najlepsza ideologia, która chroni narodowe interesy Rosji. Zasady, na których opiera się nowy projekt polityczny Władimira Putina, wywołują niepokój. W swoim pragmatyzmie przyjął ideę euroazjatyzmu, ponieważ pozwala mu ona na stworzenie nowego imperium bez dokonywania jakichkolwiek zmian. W 2012 roku Władimir Putin przygotowywał się do ponownego objęcia urzędu prezydenta. Jestem pewien, że jedyna Rosja zwycięży. Dmitrij Miedwiediew, korzystając z poparcia społecznego, stworzy nową, młodą, energiczną i skuteczną ekipę. Stanie na czele nowego rządu, żeby kontynuować pracę nad modernizacją naszego kraju. Proponuję, żeby objął stanowisko premiera. We wrześniu 2011 roku podczas Wielkiego Kongresu Jedynej Rosji Władimir Putin i Dmitrij Miedwiediew zamieniają się rolami. Operacja jest zakończona. To propozycja wymagająca odpowiedzialnej decyzji. Przyjmuję ją. I uważam, że powinienem zaproponować jako prezydenta Władimira Putina. Polityka Władimira Putina, będąca niegdyś symbolem stabilności, stała się dziś synonimem stagnacji. Uważa się, że nie jest w stanie zapewnić krajowi tak potrzebnej modernizacji. Nawet w kręgach zbliżonych do władzy zaczynają się pojawiać oznaki kontestacji polityki Putina.
Oto opinia Igora Jurgensa, doradcy prezydenta Miedwiediewa do spraw gospodarczych i zwolennika modernizacji. Modernizacja powinna zostać przeprowadzona na wszystkich poziomach, nie tylko w technologiach, ale również w instytucjach. A instytucje mogą zostać zmodernizowane tylko na drodze demokratycznej. Oznacza to, że trzeba dopuścić do głosu jak największą liczbę ludzi, czego w Rosji nie było i nie ma, a już zwłaszcza teraz. Rosjanie mają coraz bardziej dosyć politycznej gry swoich elit. Od czasu fałszowania wyborów parlamentarnych w grudniu 2011 roku putinowski system jest świadkiem ruchów protestacyjnych na niespotykaną dotąd skalę. To nasze miasto.